Cześć, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zrestartować dane kamery. Wielu z Was, jak również i ja, zapominamy hasło do kamery, jak również rejestratora. Często się to zdarza, ponieważ bardzo dużo osób też dzwoni do nas właśnie w tej sprawie, że zapomniało hasło do kamery bądź też rejestratora i co on teraz ma zrobić. Więc dzisiaj pokażę, jak możemy właśnie takie hasło. W niektórych kamerach odzyskać, bądź też właśnie trzeba kamerę przywrócić do ustawień fabrycznych. I jak to właśnie zrobić? Tak samo nie tylko w kamerach, ale i na rejestratorze, również to pokażę. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do oglądania. Sprawa jest naprawdę dosyć prosta. Otóż większość kamer posiada przycisk do restartowania do ustawień fabrycznych. Tak, jeżeli zapomnicie hasło do danej kamery, w większości kamer nie jest możliwe odzyskanie tego hasła do kamery, tylko po prostu trzeba zrestartować do ustawień fabrycznych. Następnie trzeba skonfigurować taką kamerę od początku. Więc załóżmy, macie jakąś kamerkę, zacznijmy sobie od prawej strony, czyli Pierwsza kamera na aplikacji Kamchi, tak jak zresztą te kamerki. W niektórych kamerach będziecie posiadać trzy takie końcóweczki, co oznacza, że może być tak, że jedna jest właśnie do przewodu LAN. Mimo tego, że kamera posiada antenki, ma możliwość połączenia po Wi-Fi, też posiada Połączenie po kablu. To jest bardzo istotna sprawa, ponieważ niektórzy myślą, że jak kamera jest Wi-Fi, to już koniec. Nie połączy ją po kablu. Otóż połączy ją również po kablu. Następna końcówka to jest do zasilania, czyli po prostu zasilanie wtykamy w to miejsce. I ostatnia końcówka, tu jest nasz przycisk resetu. Po prostu naciskamy i trzymamy. Tak, zaraz Wam pokażę. Czyli kamerę podłączamy do prądu, czekamy aż się uruchomi, jeszcze się obraca, więc czekamy. Słyszałem takie pstryknięcie, jak ostatnio pokazałem na szorcie, właśnie filtr IR przeskoczył w odpowiednią pozycję, więc kamera już się uruchomiła. Jeżeli zapomniałem do tej kamery hasła, po prostu mam tutaj przycisk, naciskam go i trzymam. Kamera wydała dźwięk, co oznacza, że teraz przywraca się do ustawień fabrycznych. I domyślne hasło do kamery na aplikacji Cam Pro jest to Login admin, hasło admin. Więc, jeżeli przez stronkę ktoś chce się zalogować, to jest admin, admin. Natomiast, pierwsze dodanie takiej kamery do aplikacji wymaga zmiany hasła i właśnie to hasło najczęściej zapominacie. Oczywiście, teraz, jeżeli przywróciłem do znań fabrycznych, nie mogę od razu odłączyć przewodu. Muszę chwilkę poczekać, aż ponownie się kamera uruchomi. W innym przypadku mogę ją uszkodzić. Wszystko możecie po prostu konfigurować na nowo. Więc, odłączamy sobie ją, odkładamy. I jedziemy z następną kamerą. Tą pokażę za chwilkę, ponieważ tutaj będzie troszeczkę bardziej skomplikowane. Natomiast pokażę Wam taką kamerę. Zobaczcie, ta kamerka posiada tylko dwie końcówki, więc nie ma tutaj przycisku resetu, ale posiada go tutaj, w tym miejscu. Musimy odgiąć tą gumeczkę, i zobaczcie, tutaj, w tym miejscu, obok slotu na kartę pamięci jest taki przycisk. I trzeba użyć na przykład śrubokręta, bo palcem tam nie, nie dosięgniecie, więc użyć sobie śrubokręta do, do naciśnięcia tego przycisku i przywrócenia ustawień fabrycznych. Podłączymy kamerkę i zobaczcie, kamera się uruchomiła i teraz jeżeli zapomnieliście hasło do tej kamerki, wystarczy ją zrestartować. A co zrobić, żeby ją zrestartować? Właśnie naciskamy ten przycisk, czyli naciskamy restart. Zobaczcie, w naszych kamerach jest o tyle prościej, że kamery informują Was o tym, kiedy puścić ten przycisk. Jeżeli kamera powiedziała, że się restartuje do ustawień fabrycznych, to wtedy dopiero puszczamy ten przycisk. I jeżeli chodzi o kamery na aplikacji IC, czyli wszystkie te kamerki, po przywróceniu takiej kamery do ustawień fabrycznych, login to jest admin, natomiast hasło jest puste. Więc tam wtedy domyślnie nie ma nic. Mamy załatwioną, odkładamy. Jeżeli chodzi o tą kamerkę, to jest też kamerka na aplikacji Camhi, tak jak w przypadku pierwszej kamerki, tylko że na pierwszej kamerce na aplikacji kamki mieliśmy trzy przewody, tutaj mamy dwa. I teraz przycisk resetu znowu znajduje się tutaj pod klapką przy slocie na karcie pamięci. Naciskam sobie ten przycisk. Trzymam go, trzymam. Kamery na aplikacji kamki wydobędą z siebie dźwięk co oznacza, że możemy wtedy ten przycisk puścić i kamera przywróci się do ustawień fabrycznych. Jeżeli chodzi o tą kamerkę, odkręcamy klapkę i też mamy tutaj slot na kartę pamięci i obok slotu na kartę pamięci mamy przycisk resetu. Przytrzymujemy i też kamera powie, że się restartuje do ustawień fabrycznych. Mamy zrestartowaną. To prosta sprawa, to już nie będę pokazywał. A teraz troszeczkę trudniejsza operacja. Na przykład do tej kamery czy do tej kamery, żeby zrestartować hasło do tych kamer, to nie ma tutaj nigdzie nie znajdziecie przycisku resetu, ani tutaj, ani w kamerze, więc aby przywrócić takie hasło do tych kamer, robimy to troszeczkę inaczej. Więc tak, podłączamy sobie taką kamerkę do rejestratora. I teraz muszę sobie wyszukać taką kamerkę, więc robię po prostu szukaj. W moim przypadku akurat jest tutaj localhost 1.10 te kamerki zazwyczaj domyślnie mają więc naciskam żeby dodać plusik mój rejestrator automatycznie zmienia dla tej kamery IP mimo tego, że jest to statyczne IP ustawione w tej kamerze rejestrator wymusi zmianę nic głowy, nic nie muszę się martwić tym więc mam kamerkę dodaną i teraz wiem, że ona ma adres 10.163 więc znając IP kamery ja używam na przykład przeglądarki z silnikiem Internet Explorer, ponieważ w, na moim systemie Windows 11 nie ma Internet Explorer, więc używam sobie tej przeglądarki do właśnie odzyskania hasła z tej kamery. A już pokazuję, jak to zrobić. Wpisuję adres IP tej kamery 163 Enter. Za pierwszym razem, jeżeli otwieracie adres IP takiej kamery, być może wyskoczy wam właśnie informacja, żeby zainstalować daną wtyczkę. I zobaczcie, wyskakuje hasło logowania, i tutaj mogę kliknąć Zapomniałem hasła. Wtedy mam coś takiego czyli mam kod QR, i tutaj muszę użyć telefonu do odzyskania tego hasła. Ale żeby nie było, nie skanujemy tego kodu QR jakąś aplikacją do kodów QR tylko otwieramy aplikację na przykład Ozicam Pro bądź XMA Pro. Ja pokażę na naszej aplikacji Ozicam Pro. Otwieram sobie taką aplikację i teraz po lewej stronie u góry mam coś takiego jak kod QR. Naciskam go i wystarczy, że sobie skanuję ten kod weryfikacyjny i zobaczcie. Po chwili wyskoczył mi kod do odblokowania tego hasła. 261018 26, 10, 18. Klikam OK, i mam nazwę użytkownika. Nowe hasło, potwierdź hasło. Więc tutaj sobie mogę wpisać co chcę. Tak, admin, na nowe hasło, jakie sobie życzę. I teraz loguję się, admin, zaloguj się. Jestem połączony z tą kamerką. Tak samo będzie w przypadku tej kamerki, ponieważ, tak samo jak już powiedziałem, wszystkie kamery na aplikacji XMA, czyli kamerki PoE do rejestratora, przywracamy hasło w ten sam sposób. Więc bez sensu, żebym powtarzał to, co przed chwilą zrobiłem. Więc musicie mieć na uwadze fakt, że jeżeli macie kamerkę na aplikacji XMA i nie ma nigdzie przycisku resetu, to po prostu robicie według tego schematu, który przed chwilą pokazałem. A teraz przechodzimy do rejestratora. Jeżeli zapomnieliście hasła na rejestratorze, jeżeli klikniecie cokolwiek i tutaj załóżmy nie znacie tego hasła i potrzebujecie to hasło, żeby na przykład dodać ten rejestrator do aplikacji na telefonie bądź też komputerze, bo bez hasła nie dodacie. To co trzeba robić? Zapomniałem hasła i w tym przypadku, jak widzicie tutaj, macie podpowiedzi, jakieś pytania. Które też niektórzy nie znają, bo zdarzyło się już kilka razy, że parę osób dzwoniło, że nie pamięta, co tutaj wpisywało i po prostu nie mogą zyskać tego pytania. To klikacie zapomnij odpowiedź. Tak to przetłumaczone jest, natomiast chodzi o to, że zapomnieliście odpowiedzi, więc klikacie to i też macie kod QR. Więc co robimy? Tak jak poprzednio: mamy aplikację Ozicam bądź XMA, bądź XMA Pro. U góry, po lewej stronie mamy taki kod QR. Szczytujemy, wyskakuje nam kod, wpisujemy go. Kod weryfikacyjny 651885 Klikamy OK. I tak samo mamy tutaj możliwość wprowadzenia nowego hasła. Prosta sprawa, jeżeli chodzi o rejestratory, kamery. Więc mam nadzieję, że już teraz wszyscy będą wiedzieli, jak zrestartować sobie daną kamerkę, przywrócić domyślne hasło na danej kamerze, jak również na naszych rejestratorach, bo na każdym u nas rejestratorze taka sama jest procedura odzyskiwania hasła bądź też restartowania rejestratora do usług fabrycznych. Więc każdy sobie z tym powinien już teraz po dzisiejszym filmie poradzić. W następnym filmie pokażę Wam jak pobierać pliki z kamer IP, jak również z rejestratora. W przypadku rejestratora pokażę jak pobierać pliki za pomocą programu, ale również na przykład na pendrive. Dużo szybciej nawet niż przez program. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu. Widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć.